Hej, w tym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować system Xtreme na Flipper Zero. Zapraszam. Pierwszym krokiem jest pobranie tego systemu z GitHub, ale żeby odpalić ten link, trzeba się zalogować. Link jest oczywiście w opisie. Jeśli nie macie konta, to można je łatwo założyć. Ok, jak już udało się Wam zalogować i weszliście na stronę GitHub, to teraz trzeba kliknąć po prawej stronie na Releases. Przekieruje nas to do najnowszej wersji wydania tego systemu. Zjeżdżamy w dół i klikamy plik zip, powinien zacząć się pobierać. Po pobraniu musimy wypakować tego zipa do folderu. Ten folder będzie trzeba przerzucić na Flippera, więc podłączmy go do naszego komputera. Wchodzimy do aplikacji QFlipper, to jest oficjalna aplikacja do zarządzania Flipperem. Jeśli jeszcze jej nie macie, to link jest w opisie. Klikamy trzecią zakładkę i otwieramy kartę SD. Wchodzimy do folderu Apps i usuwamy wszystko, co tutaj jest. Dlatego, że to są dodatkowe aplikacje we Flipperze, a system Xtreme ma już te apki, więc trzeba je usunąć, żeby nie było żadnych konfliktów. Teraz przechodzimy do folderu Update i kopiujemy ten wcześniej wypakowany system. Jest to dość mocno rozbudowany system, więc cały proces może trochę potrwać. Po zakończeniu kopiowania możecie odłączyć Flippera, chyba że macie małą baterię, to lepiej zostawić go podłączonego. Strzałką w dół można szybko przejść do plików i tutaj wchodzimy do folderu Update, no i uruchamiamy aktualizację do systemu Xtreme. Ten proces też potrwa dość długo, Flipper w czasie aktualizacji może się zrestartować kilka razy. Jeśli widzicie pasek postępu, to nic nie klikajcie, trzeba cierpliwie poczekać do końca instalacji. Ok, udało się, system wgrany. Dajcie like i suba, jeśli materiał Wam się podobał. System Xtreme instalowałem nie bez powodu. Jest w nim jedna taka funkcja, która serio Wam się spodoba, więc zapraszam do śledzenia nas na naszych profilach społecznościowych. Za niedługo pojawi się materiał na ten temat. Pozdro!